26,5 minuty po godzinie 11. Telewizja w Polsce.pl. Tutaj zawsze mówimy o sprawach aktualnych, ale teraz to już będzie tak aktualnie, jak dawno nie było. Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, czyli to, co dzieje się na bieżąco. Na tym portalu mogą państwo odnaleźć. I na czołówce widzę kolejny wulgarny atak wprost na Jarosława Kaczyńskiego. To taka publikacja sprzed chwili dosłownie. Tak, pokazująca jedną z publikacji, prawda, ukazująca jedną z publikacji w tygodniku Wprost. To chodzi oczywiście o panią Ewę Wan. To taka publicystka, dziennikarka, związana niegdyś, co ciekawe, z TOG FM, ale też chyba tam po drodze im nie było. Obecnie jest w tygodniku Wprost. Oskarża ona generalnie Jarosława Kaczyńskiego, że ten, tu cytuję, zaciera ręce, że młodzież nie potrafi myśleć logicznie. Mówiąc w dużym skrócie, bo wywiad jest dłuższy, oparty na jednym z badań Ibris. I tenże Jarosław Kaczyński cieszy się z tego, że Jarosław ludzie Kaczyński, nie rozumieją, tak, i każdą ciemnotę im można wcisnąć. Można im wciskać, no więc jak i tam jeszcze używa tych określenia, że jak każdy satrapa i tak dalej, i tak dalej. No, taki powiedziałbym uderzający i bardzo prymitywny jak na osobę przecież, która podobno jest osobą o bardzo wysokich kwalifikacjach intelektualnych, bo taka zbitka, że jakieś jest badanie dotyczące młodzieży i rzekomo reżim Prawa i Sprawiedliwości się z tego cieszy. Dla mnie to jest uderzająca naiwność intelektualna. Takie coś, co absolutnie moim zdaniem być może skierowana do tych procentów, które nikogo, niczego nie rozumieją i można im właśnie coś takiego wcisnąć. No może właśnie, tak? O to chodzi. Paradoksalnie ja mam czasem nieodparte wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ma problem odwrotny. Znaczy, mianowicie, że Prawo i Sprawiedliwości bardzo zależy na tym, żeby ludzie jednak rozumieli pewne zjawiska, kojarzyli pewne sytuacje, na przykład z konkretnymi, na przykład działaniami konkretnych polityków i tak dalej, ale to dłuższa rozmowa, pewnie nie na teraz. No właśnie, i to jest warto, jakby jakaś tam interpretacja pani. Ale warto pani powiedzieć też o tygodniku Wprost w tym przypadku, który stoi, no to się robi pewien szpagat, prawda, bo z jednej strony bardzo chciałby być kojarzony jednak blisko obozu władzy. Świadczy o tym ilość reklam, chociażby spółek Skarbu Państwa, o które zresztą ta redakcja dość umiejętnie zabiega. To jest zastanawiające i to zawsze warto o tym pamiętać. A z drugiej strony lubi być, jak to niektórzy mówią, trochę w ciąży, czyli lubi jednocześnie przywalić tej władzy w sposób taki dość dla mnie, jeszcze raz powtarzam, intelektualnie naiwny, bo rozumiem, że redakcja szuka afer, szuka informacji ekskluzywnych dotyczących błędów, nie wiem, afery korupcyjnej, jest KNF, który trwa od dłuższego, czy afera KNF, która trwa od dłuższego czasu, Getback, jakoś nie widziałem śledczych dobrych, porządnych materiałów, które uderzałyby również we władzę, bo przecież nie ma o czym mówić, jeżeli tygodnik Wprost chce we władzę uderzyć. Niech uderza mądrze, no, a nie z jednej strony korzysta z dobrodziejstw tej władzy, a z drugiej strony w taki właśnie, jak już wspomniałem, dziwaczny intelektualny. No i taką przedziwną opinią, ale to też pokazuje, że wolność prasy to my w Polsce mamy. Czy to pokazuje właśnie, że największą głupotę można wydrukować. Można wydrukować w Polsce, chociaż niektórzy uważają, że niektórych rzeczy nie wolno drukować. Co ciekawe, takich osób jest więcej i nie tylko są to osoby z naszego kraju. Co chociażby ostatnio pokazała Wolda pani Mosbacher. Mówimy o pani Mosbacher oczywiście. Tak, o tym też sporo dzisiaj na portalu. Wczoraj bardzo dużo, dzisiaj również kolejne komentarze, informacje. Zapraszam państwa, bo będzie na ten temat sporo, będzie kilka mocnych wywiadów. No cóż, no mamy sytuację, jaką mamy. Pani Mosbacher napisała list, który, co ciekawe, ciekawa była reakcja rzeczniczki de facto amerykańskiego rządu, prawda? Sekretariatu stanu, która stwierdziła, że zasadniczo to pani Mosbacher robi świetną robotę w Polsce, ale jakoś nie chce komentować treści tego listu. I powiem ci, że to jest klasa dyplomacji, bo ja myślę, że oni się spotkają u siebie za drzwiami, wtłuką sobie naprawdę solidnie, ale to, co wychodzi na zewnątrz, to jest skała i rząd amerykański jest power i jego nie wolno ruszyć. I z drugiej strony paradoksalnie to, co zrobiła Mosbacher, to ja bym sobie życzył, żeby polski rząd na każdej płaszczyźnie robił dokładnie to samo. Co zrobiła Mosbacher? Mosbacher zupełnie bezrefleksyjnie, pomijając fakty i tak dalej, ale stanęła jako lobbystka, jako osoba reprezentująca interesy również amerykańskich firm, prawda? Chciałbym, żeby za każdym razem polski rząd również stawał. Nawet w taki sposób bezwzględny i pozbawiony mimo wszystko refleksji, ale jednak po stronie spółki, która... No, żeby polskie firmy wiedziały,
zatrzymały, że czegokolwiek że za, by nie zrobiły, tak, to zawsze mają polski rząd za sobą. Mają rząd za sobą. I to jest taka refleksja, która moim zdaniem gdzieś zgubiła się w tym jazgocie dotyczącym. Tylko czy to nie jest tylko przywilej silnych? To są te przywilej takich tak silnych, że oni mogą się nie liczyć naprawdę z nikim. I to jest następna kwestia, mianowicie, że pani Mosbacher nie w żaden sposób nie konsultując tego, co napisała. Ja już pomijam całą bełkotliwość tego listu. Zwrócili wczoraj dziennikarze uwagę na to, że list ma błędy. I to nie są pismo dyplomatyczne z literówkami w nazwiskach. Tam są literówki, tam są błędy, tam na przykład nie ma imion części ministrów. Jest mnóstwo zarzutów wobec tego osobliwego, przyznam, w swojej formie oczywiście listu. I szkoda, że pani Mosbacher sama sobie nie zadała trudu, żeby zadać również sobie i stacji, którą reprezentuje, kilku pytań, bo my te pytania zadajemy od 4 tygodni niemal, a wciąż nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Ale myślę, że pani Mosbacher ma większy wpływ na szefostwo stacji TVN niż nasz skromny portal, by domagać się nawet pewnych wyjaśnień. Zażartowałem wczoraj na Twitterze, że może pani Mosbacher sprawi, że ktoś przeprowadzi wewnętrzne dochodzenie w TVN-ie, bo wydaje mi się, że w kontekście sprawy tak zwanych urodzin Adolfa Hitlera by się ono bardzo przydało. No właśnie, pani Mosbacher przy okazji znajoma szefów Discovery, chyba miałaby sznurki, wiedziałaby, za które sznurki pociągnąć, żeby takie... Myślę, że to nawet nie trzeba byłoby pisać żadnego bełkotliwego pisma, wystarczy jeden telefon albo mail i myślę, byłoby to załatwione, ale najwyraźniej koncepcja jakby pani Mosbacher jest... Słuchaj, to może pani ambasador nierychliwa, ale sprawiedliwa, dajmy jej jeszcze chwilę, może zareaguje, a może rzeczywiście jakaś refleksja przyjdzie związana z tym, co ona tutaj nam nawygadywała i nawypisywała, ale zostawmy już ją, przejdźmy na tak zwane krajowe podwórko, chociaż to też krajowe podwórko przecież, czyli Komisja do Spraw Wyłudzeń VAT, już w nieco zmienionym składzie, bez Marka Jakubiaka i kolejne przesłuchania dzisiaj. Tak, dzisiaj będzie zeznawał wiceminister Radziwiłł, ale bardzo ważne były zeznania moim zdaniem wczoraj, czy zeznania dwóch wiceministrów finansów z lat 2008, 2012, 2014. To był pan Kotecki i drugi wiceminister, którzy mówili rzeczy moim zdaniem przerażające. Czy wyobraź sobie, że wiceminister finansów odpowiadający za politykę fiskalną, czy mówiąc w dużym skrócie za podatki, stwierdził, że zasadniczo to luka VAT to jest taki element stabilizujący gospodarkę, taki nadający im pewnej dynamiki i tak dalej. Znaczy, to był chyba pierwszy raz od początku zeznań, kiedy widziałem, że członkowie komisji, nawet członek komisji z Platformy Obywatelskiej, zdębiał zupełnie, wszyscy zgłupieli, zrobiła się cisza. Przytomny przewodniczący komisji Marcin Horała zapytał, czy mamy rozumieć, że miliardowa luka VAT-owska, w której utonęło prawdopodobnie 250 miliardów złotych, a ja twierdzę, że nawet więcej, to czy to było coś stymulującego? No więc pan Kotecki próbował tłumaczyć, że no tak, no... Na ekranie teraz widzimy taki artykuł z portalu w polityce.pl o byłej wiceminister, która również zeznawała pani Hojna Duch, i ona mówi, że ta luka VAT była wielkości polskiego budżetu, więc tak. To no, co tutaj stabilizować i jak w ogóle takie głupoty można wydobywać? Pani minister Hojna Duch i w ogóle jej zeznania, to ja porównuję jej zeznania do, może to niezbyt spodoba się pani minister, ale mimo wszystko jeśli chodzi o moc zeznań, pamiętasz zeznania Marcina P. przed Amber Gold, prawda, które jednak mimo wszystko, odrzucając konfabulacje pewne, wstrząsnęły wszystkimi, to mniej więcej takie zeznania, ta siła, ta sama siła, jeśli nie większa, była w zeznaniach pani wiceminister, która powiedziała wprost, rezydentka, pracownica wielkiej firmy doradczej, która głównie wszyscy wiemy zajmuje się omijaniem podatków, była asystentem społecznym ministra, wicepremiera Jana Rostowskiego. Miała swoje miejsce, jak to się śmiał poseł Horała, włącznie z godłem na ścianie, a która miała decydujący głos, jeśli chodzi o kierunki polityki fiskalnej polskiego rządu. To jest coś niewyobrażalnego. Kiedy na przykład dochodziło do konfliktu między rzeczywistymi urzędnikami ministerstwa, a tą panią, to minister Nowak, który decydował o tym, co pójdzie do KPRM-u, to zawsze brał koncepcję tej pracownicy wielkiego biznesu doradczego. No to tylko, co ciekawe, jedna z pierwszych wniosków do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa poszły właśnie po zeznaniach pani wiceminister. Wczorajsze zeznania, które no też wskazują na jakąś kompletną aberrację, jeśli chodzi o pilnowanie polskiego interesu finansowego, również moim zdaniem przynajmniej jedna godzina wczorajszych zeznań, jedną godzinę wczorajszych zeznań, wielogodzinnych zresztą, powinna mocno przeanalizować prokuratura.
A może w tym momencie wyjaśnia nam się zagadka Jana Wincenta z Bydgoszczu, takiego niemrawego ministra, który był właśnie po to, żeby nie za wiele rzeczy widzieć, nie wszystko do końca ze sobą sklejać i łapać gdzieś te styki tam nie pracowały. A robota miała iść, tak jak szła. Jest jedno zeznanie pana wiceministra Koteckiego z wczoraj, który mówi, że właściwie pan Rostowski to tymi lukami, tymi kwestiami to się jakoś tak średnio zajmował, że on miał co innego na głowie. No cóż mógł mieć wtedy wicepremier innego na głowie niż fakt, że z budżetu... Poza budżetem, tak? I że poza budżetem pozostają olbrzymie środki. Luka się powiększa, właściwie nie stając się luką, ale czarną dziurą polskich finansów, i że to trwa kolejny rok. Nic, kompletnie nikt z tym nie robi. To jest uderzające, że pierwsze rozwiązanie prawne rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u pojawiło się w 2015 roku w lipcu. Pierwsze narzędzie prawne, które mogło cokolwiek powstrzymać, no tak, bo to... a wiedza, i to też wynika z przesłuchań przed komisją, wiedza o luce, wiedza o przekrętach datowana jest już na 2008 rok, czyli no to wystarczy, tak, żeby widzieć, że przez lata nic z tym nie robiono, a ja nie wierzę w przypadku. Czyli 2015 rok, kiedy było już jasne, że wszystko idzie ku zmianie władzy, no to jakieś działania maskujące zostały podjęte, być może, żeby zatrzeć też coś, co działo się wcześniej. No mam nadzieję, że ta komisja odkryje jeszcze więcej takich kwiatków, no bo jednak jako obywatele chcielibyśmy wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi, naszymi pieniędzmi, gigantycznymi pieniędzmi działo. Trochę w kontrze do Platformy działającej wtedy, do Sejmu weszła taka partia, która kiedyś nazywała się Nowoczesna Ryszarda Petru. Potem nazywało się Nowoczesna bez Ryszarda Petru, a teraz to się już chyba nie nazywa, co? Znaczy, no, ciężko teraz mówić, co z tego zostało. Ja już się gubię, która partia jest, kto do której frakcji należy. My po sondażach widzimy, że Nowoczesna może liczyć na jakieś 3% poparcia, w niektórych 3,5%. Jest tam potężny konflikt wewnętrzny, mówimy o pani Lubnauer, która doprowadziła do kompletnego kryzysu w tej partii. To pani, która de facto pozbyła się Ryszarda Petru, ale tak naprawdę niczego innego nie zrobiła, oprócz kompletnego zwasalizowania się, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, prawda? Nie ma dzisiaj Nowoczesnej jako osobnej formacji. Dzisiaj tak naprawdę należą do Koalicji Obywatelskiej. Czy są, czy nie są? Właściwie to już ani ziemi, ani grzeje, nawet Grzegorza Schetynę. To jest chyba miara upadku. To prawda, no, nazwa jest Koalicja Obywatelska. Z jednej strony Nowoczesna oczywiście może poczuć, że to taki ukłon w jej stronę, że nie zostali wchłonięci przez Platformę Obywatelską, tylko są w Koalicji Obywatelskiej, ale i ta zmiana nazwy Platformie to też źle nie robi, bo Platforma też by się chciała trochę od swojej przeszłości odciąć, więc jakaś taki delikatny lifting to i dla jednej, i dla drugiej strony tutaj ale się mamy przydaje. Też, mamy też przykład potężnego konfliktu właśnie w samej Nowoczesnej, kiedy cała... 11 posłów zamierza odejść. Taka jest informacja Dokładnie. Na portalu w polityce.pl. Widzą państwo to w tej chwili na ekranie. No i to jest właśnie efekt rządów pani Katarzyny Lubnauer i efekt tego, że tam mamy też sytuację z tym nieszczęsnym Śląskim, kiedy tak naprawdę pan Kałuża zrobił taką woltę, że oddał sejmik Śląski pewnej koalicji, między innymi wspieranej przez Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj się okazuje, że to dzięki Katarzynie Lubnauer. On znalazł się w ogóle w tym sejmiku, trafił na listę. Media opublikowały, my też podajemy informacje i rozmowę z tym nieszczęsnym innym kandydatem, który za Kałużę miał być, a w ostatniej chwili 40 minut przed końcem czasu został wyrzucony z tej listy, i on tam opowiada właśnie, że to jest decyzja pana Szłapki i pani Katarzyny Lubnauer. W związku z powyższym widać, że tam cały czas coś buzuje, ale też pamiętajmy, no przecież widzimy od dawna, jak niektórzy posłowie Nowoczesnej tylnymi drzwiami przez okno, przez dach albo piwnicą próbują jednak wejść do tej Platformy Obywatelskiej. Będę mówił jednak Platformy Obywatelskiej. No tak. Pamiętasz, co się stało z posłem w pewnym momencie ze Baczyńskim? To prawda. Komisji Ambergold, dziś jest z jednym z posłów, Grzegorzem Furgo, rozmawiał w Sejmie Maciek Zemła. Byłem przekonany, że to jest poseł Nowoczesnej, gdzieś nie zanotowałem w ogóle tego przejścia do Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście od 2017 roku tak to kapie i po kolei. No w czwartek. Ciekawy jestem, co będzie w czwartek. A swoją drogą, wracając jeszcze na chwilę do Ryszarda Petru, czy jest jakakolwiek polityczna przyszłość przed nim, czy to jest taka silna pozycja planktonu jednak? Nie chce mi się wierzyć, że będzie w stanie Ryszard Petru zbudować cokolwiek własnego. No bo kiedyś taka mało poważnie traktowana partia w Sejmie to była Polska Partia Przyjaciół Piwa. No tak? Była taka, no teraz będzie Polska Partia Przyjaciół Morza Azorskiego albo Madery, w związku z powyższym. Celowo mówię Azorskie, bo tak napisał. Tak, no, oczywiście sobie tutaj żartujemy, ale pytanie jest takie, no co z tą opozycją, tak? No bo jakby opozycja zawsze jest potrzebna, taka konstruktywna. Poza Kukizem tak naprawdę takiej opozycji kompletnie nie widać. Tutaj są jakieś te gierki wewnętrzne, coś, co nazywa się koalicją, no też jakby ciągle się
na tym antypisie, ale takim bezmyślnym ciosaniem do przodu. Oni sami tylko wpadli, na tym się oni w swoją własną pułapkę opozycji totalnej, prawda? Kiedy Grzegorz Schetyna powiedział, tak nazwali, tak. Gdzie nazwał opozycją totalną, czyli taka, która, z którą nie ma kompletnie żadnej rozmowy, nie ma żadnej dyskusji. I tak naprawdę kończy się to właśnie tym, że jedni siedzą w swoich okopach, drudzy są okopani również, wszędzie są karabiny maszynowe, ale ten front się nie rusza ani w jedną, ani w drugą stronę. Ale wyobraź sobie, że ktoś 8 lat jest w natarciu i potem nagle musi zrobić odwrót. To jest ciężka pozycja, żeby się nauczyć jednak jechać na wsteczny. Trzeba to umieć, prawda? Znaczy, no, PiS pokazał, prawda, że potrafi przeżyć z różnymi zresztą burzami po drodze, po utracie władzy i to niemal dekadę. No tak, też rozpadem na różne frakcje, na różne partyjki. Oczywiście, a potem połączeniem znowu, które jakby ta premia za jedność tutaj miała miejsce. W tym momencie no, mamy jeden problem. Znaczy mamy potężny, moim zdaniem, kryzys przywództwa, prawda? W tej szeroko rozumianej koalicji obywatelskiej z przyległościami. No bo tak, z jednej strony jedni oczekują tego Tuska na białym koniu, który przyjedzie, a klika taka mocno partyjniacka w samej Platformie Obywatelskiej będzie do końca świata jeden dzień dłużej wspierać Grzegorza Schetynę, choć część pretorian wbije mu przy pierwszej możliwości nóż w plecy. I tyle. No i tak naprawdę efekt będzie taki, że jeżeli jest tylko jedyna szansa przed opozycją, to jest jakaś forma jedności, ale nie z tymi liderami, nie z tymi ambicjami i nie z tymi problemami wewnętrznymi. Wywiady, komentarze i różne ciekawostki na portalu wpolityce.pl polecał Wojtek Biedroń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 18 niespełna minut do godziny 12. Telewizja w Polsce.pl nadaje dla państwa przez cały czas. Zapraszam, zostańcie z nami.